Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy odcinek z Gospodarstwa po Dziadku. Jak wiecie, Gospodarstwo po Dziadku to jest jedna z ulubionych serii na tym kanale, wasza, także miejmy nadzieję, że pod tym odcinkiem wiecie 1000 łapeczek. No bo dzisiaj odcinek troszeczkę bardziej specjalny. Będziemy oczywiście zakupywali nową rzecz, ale to za chwilę. Oczywiście pamiętajcie, że lecimy po 27 tysięcy subów, także jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, no to co ci szkodzi nim zostać? Po prostu zostań subskrybentem kanału, bo wiem, że dużo osób ogląda filmy bez subskrypcji, także zostawcie tego suba, nic was to nie kosztuje i możecie brać udział w konkursach, a swoją drogą jutro na tym kanale będzie konkurs na Farminga 19, także chyba warto. I tak, został odpięty tur od 912, ciągnik idzie na sprzedaż, ciągnik wygląda dosyć ładnie, dlatego nie będziemy go wystawiali, no po prostu koło drogi, tylko będziemy go wystawiali w sklepie. No bo tak będzie nam wygodniej. Pamiętajcie, że jeden like to 5 zł, jeden sub to 10 zł do serii, także lecimy, lecimy, nie śpimy. A my sobie już polecimy aktualnie do sklepu po nowe nabytki. Jak widzicie, nowa droga, jeszcze mapa nie jest ogarnięta w 100%, dlatego nowy save dopiero zobaczycie w przyszłym tygodniu, gdzie ta będzie nowa droga, gdzie będzie to wszystko troszeczkę inaczej. A nawet mega inaczej wyglądało. Jeżeli ktoś chce pobrać jakiś fajny modzik, no to zapraszam. Cofnijcie się do wczorajszego filmu, bo w wczorajszym filmie został wydany nowy ciągniczek na moim kanale, a na 27 tysięcy subów zostanie wydane oczywiście coś jeszcze nowego. I teraz tak, napiszcie w komentarzu hashtag Ursus, to ja wam przypnę serduszko, tylko żeby tych komentarzy było naprawdę dużo, żebym miał co robić, bo mi się nudzi czasami. No i ten ciągnik na razie zostawimy tutaj, on sobie gdzieś właściciel tego sklepu postawi go. No i widzicie, no kurwa. O, maszynki stoją, Ursus 16-14, takie oczywiście nie będziemy kupowali, no bo to się praktycznie niczym nie różni od 12. New Hollandzik, być może kiedyś przyszły nabytek, być może, tutaj widzicie jakaś beczka stoi, to raczej my tym się nie będziemy zaciekawiali. Za bardzo, klasik, mega duży kombajn, przyczepy, które, no jak wiadomo, do kiszonki maszynka, renóweczka, opryskiwacz i pług, tak, pług dzisiaj będzie nowym nabytkiem. Dlaczego pług? Ano dlatego, że tamten czwórka, no to jest faktycznie czwórka, jak sama nazwa mówi, a to jest piątka i po prostu potrzebujemy coś większego. Oczywiście od Agromasza i nowym nabytkiem dzisiaj jeszcze będzie maszyna losująca. Maszyna losująca, o Ursus, ale jo, cię kręcę. Ursus będzie nowym nabytkiem, o Boże, co to się stanęło. Ten ciągnik sobie kupujemy. Pytacie pewnie, dlaczego Heros już nie miało być przy Ursusów pojebawszy, czy pojebawszy, no nie? A ja wam powiem tak, nie miało być Ursusów, lecz jednak Ursus będzie i będzie to już na pewno ostatni Ursus, ze względu na to, że ten ciągnik po prostu fajnie wygląda, fajnie mi się nim gra, ma fajne funkcje. No tak do końca tygodnia można wymieniać, wiadomo, jego zalety. Na taki John Deerek na gospodarstwie, no patrzcie, no kołami to się praktycznie nie różni, wiadomo, wielkością też nie, mocno troszeczkę jest znacząca różnica. Ale najprawdopodobniej kiedyś jeszcze chcę kupić tą renówkę, chyba że ktoś mi ją sprzątnie spod... O! Podczepisz mi, pijaczyno! No ty kurwa! O, ale tutaj wszedł gościo. No i bierzemy sobie pług, którego już dzisiaj będziemy musieli wykorzystać w pracach polowych. Ładny ciągniczek, no nie? Ładny, ładny. Kto napisze prestiż, ten też dostanie serduszko. No po prostu... No, to jest piękny ten ciągnik, no kurczę, sami zobaczcie. My sobie już troszeczkę szybciej pojedziemy, ze względu na to, że mamy dzisiaj do zrobienia dwa pola, już 4 minuty odcinka minęło, także zostało jeszcze około 16. Dlatego no coś tutaj musimy wykombinować, żeby zrobić te dwa pola. Ten pług, czwórka obracana, nie wiem czy on pójdzie w odstawkę, czy raczej zostanie. Pług jest na troszeczkę innych skibach, jak też pewnie mogliście zauważyć. I teraz tak, jak będziemy oj. I tak to jest, jak się patrzy na co innego, a się robi co innego, także no. Ty, no ja nie wiem, czy ja stąd w ogóle wyjadę. No i dobra, przy pomocy dwunastki udało się nam jakoś wyjechać. Powiem wam, że było ciężko, żeby tutaj to po prostu jakoś przekombinować i wyjechać tędy. I teraz tak, ja ominąłem drogę polną. Nie ominąłem drogi polnej. Coś, gdzie ona jest? A to było naprzeciwko tego pola, no spoko jak tak. Te kawałeczki już wam od razu mogę powiedzieć, że one będą złączone ze sobą, bo no to pole jednak sobie kupiłem. Co niektóre pola wam pokażę na odcinku, które kupiłem, ale to dopiero myślę, że to jest kwestia paru odcinków i wtedy będziemy coś pokazywali.
Też niedługo będziemy najprawdopodobniej zaczynali budowę nowej wiaty na gospodarstwie, która będzie za gospodarstwem i będzie coś w stylu, żeby belki faktycznie pod jakimś dachem sobie elegancko leżały i żeby to było pięknie wszystko zrobione. Dwa pola z rzepakiem nam zostały, po rzepaku, dokładnie mówiąc, także to jest naprawdę mało. Wszystko inne już jest zaorane, męczyliśmy się tą czwórką, no ale wiadomo, jak nie ma lajków pod odcinkami i nie ma subów, no to wiadomo, że nowych maszyn nie możemy sobie kupować, bo jeden lajk to 5 zł, jeden sub to 10 zł, taka zasada serii i tego musimy się trzymać. To co tam mieliśmy, wiadomo, ze sprzedanych zbóż, czy ze sprzedanych, no zbóż, belek, no to wiadomo, że sobie to wykorzystaliśmy. I teraz tak, czy ja mam tutaj... czy ja to dobrze robię? No bo tutaj mogę sobie teoretycznie pojechać nawet i z tamtej strony i żeby w to wjechać. Tylko tyle jest takie pytanie, że wrócimy sobie. Widzicie, no jest pług obracany. Ale nie wiem jak to robić, bo sobie chyba będziemy przejeżdżać, że tak, o, to nie jest jakieś nie wiadomo jakie pole. No jak widzicie, obracanie samo tego pługu, no troszeczkę schodzi. Także moim zdaniem bardziej wydajną pracą będzie, jeżeli będziemy sobie jeździli po prostu dookoła. Jeżeli chodzi na takich malutkich kawałeczkach, mogliśmy nawet i tą czwórkę wziąć, no ale wiadomo, że jednak jedna skiba więcej to zawsze jest więcej, także to sobie zapamiętajcie, ten ciągnik jakoś tak, wow, jakoś tak średnio chce iść z tym pługiem ten ciągnik, no nie? Nie wiem, czy to już zauważyliście, czy jeszcze nie. Ja pierdziele, jakie to jest błoto. Jak on będzie zaraz cały w syfie, no niby nowy ciągnik se kupiłem, a potem o matka, szykuj myjkę i potem będzie trzeba myć, no nie? Ale takie życie na tej naszej polskiej farmie. Jedziemy z taką prędkością, powiem wam, średniawka bym powiedział nawet. Nie ma jakiejś rewelacji, jeżeli chodzi o to. No i dzisiaj jest piątek, a jak będzie 2000 osób na Instagramie, to w sobotę, czyli jutro, będzie już modpack zadłużonego gospodarstwa, także wiem, że jeżeli ty na przykład, tak, dokładnie ty, nie śledzisz Instagrama, wiem, że nie masz Instagrama, także sobie załóż tego Instagrama i zaobserwuj mnie na tym Instagramie, jeżeli chcesz po prostu, żeby ten modpack został wydany. Ja sobie zrobię to w ten sposób, żeby to lekko zrównać. Bo nie będzie modpacku, jeżeli nie będzie 2000 osób na Insta. A powiem wam, że jest to naprawdę banalne wbić te 2000 osób, bo zostało tam chyba... No jest piątek, jak ja to nagrywam jest wtorek i brakuje ze 140 we wtorek. Także nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile dokładnie teraz brakuje, no ale być może już jest, także jutro spodziewajcie się modpaku na kanale. A jeżeli jutro po prostu nie będzie tego, no to będzie seria top 5, no bo nie wiem w jaki tydzień obwalić tą serię, zazwyczaj będzie w czwartki. Tylko że po prostu, i wiecie, w czwartek też był mod na 26 tysięcy subów, także póki te suby będą leciały i póki to wszystko będzie leciało tak fajnie, no to jakoś te serie będą przekładane, żebyście wiadomo mogli sobie coraz więcej rzeczy pobierać z mojego kanału. Wiecie, taka to praca w błocie, taka to praca w błocie. Na szczęście ten ciągnik się takimi rzeczami nie przejmuje, bo jest to naprawdę godna maszynka. Mamy tutaj więcej koni niż w 12. Troszeczkę ten ciągnik nie jest tak odpicowany, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Wiadomo, malowania są nowe, ale to takie jeszcze, no wiesz o co chodzi, no nie jest to takie jakbyś wymagał, prawda? Można było coś lepszego tutaj ogarnąć. No i mamy chyba jeszcze tutaj, nie wiem, 6 przejazdów. Ogólnie ta orka zawsze jest męcząca, zawsze jest to męczące. Trzeba jeździć w tej nazad, jeżeli chodzi, no takim małym łóżkiem, no i to... ten pług to nie jest jakiś mega duży. Też w sklepie ciekawe, kiedy będą jakieś nowe towary, to wam oczywiście wybierzemy się, pojedziemy, pooglądamy, co tam jest w tym sklepie. O, miejmy nadzieję, też liczę, że kiedyś tam jakiś pług sześcioskibowy dojdzie do tego sklepu. No, oglądacie to chyba teraz jest, no, piątek, ale mi chodzi... Chyba jest teraz 19, także brakuje jeszcze miesiąc do wydania FSA 19, do wydania, do premiery tej gry. I pytanie, kiedy się pojawią jakieś fajne mody do FSA 19? Najprawdopodobniej na to pytanie sobie odpowiemy dopiero, nie wiem, w grudniu na choinkę sobie odpowiemy. Bo nie sądzę, żeby te mody jakoś szybko się pojawiały. No 20 listopad, no to wiadomo, że może po miesiącu jakieś tam mody już będą. Na pewno nie będą mody na jakimś tam fajnym skrypcie, bo raczej konwerterów. Uwierzcie, że jak co rok na samym początku FSA nie będzie brakowało,
Będą to młode osoby, które zobaczą znaczek dolara na szare moc i będą chciały wydawać, aby więcej gówna, dlatego nie pobierajcie takich modów, nie polecam dawać zarabiać takim ogórkom modingu polskiego. No ale... I tu już dojechaliśmy, mamy to lekko zrównane. Powiem wam, że to robota spodziewała... Wow, tutaj ja w ogóle nie mogę tutaj zawracać w co niektórych miejscach, bo mi ciągnik po prostu na to nie pozwala. Aż takie jest mega duże tutaj błoto, no ale kiedyś trzeba było zaorać, to jak wiecie już jest październik, także no. No i pod górkę idzie jak idzie, no niby idzie, ale jednak tak średnio. Dlatego no kiedyś będą oczywiście nowe nabytki na tym gospodarstwie, też dużo osób pisało Heros, kup John Deere'a, no nie? Ja sobie myślę tak, kurwa, no przecież jak ja kupię John Deere'a, to ta seria szybciej się skończy, no bo jak będę miał już John Deere'a, to co ja wam pokażę w kolejnych odcinkach, jak kupię sobie taki duży traktor, to co ja większego sobie kupię kiedyś, no to jest tak, doszedłem do wniosku, że lepiej jednak, żeby ta seria dłużej potrwała. I John Deere to będzie taki ciągnik, który dopiero będzie, że stąd do tamtąd to go nie zobaczymy na razie, no nie? Także jeszcze troszeczkę na pewno potrwa, zanim wymienimy sobie te dwa ciągniki, które będą stanowiły o głównej sile pociągowej właśnie w tej naszej ekipie traktorków. A jeżeli chodzi o tą 60, którą teraz mamy, no to 60 będzie szła do jak mnie obkręciło, no nie? Będzie szła do mechanika ta 60, ale to też zobaczycie, mi się zdaje, że nawet i w przyszłym odcinku, jak sobie pojedziemy do sąsiada, bo to sąsiad, jeżeli chodzi o mechanika. Będzie lekkie malowanie, będzie wymiana kół, bo te już są stare, będzie no odnowiona, będzie troszeczkę, jeszcze dodamy sobie opcję, żeby podczepiać te dynamiczne, tak jakby węża, żeby po prostu, co niektóre maszyny nie chcą... Nie chcą działać bez tego i to jest właśnie wielki problem. Ta, no i co? Jo. Teraz będę, nie wiem z której strony będę miał poprawiać. No jak widzicie, tak się prezentuje byk w lesie. Nie wiem, czy widzieliście jakiegoś byka w lesie, najwidoczniej pewnie jeszcze nie, także no. Takie byki to tylko i wyłącznie w jakiejś stodole albo oborze można sobie zobaczyć. W stodole może mniej, ale w oborze jak najbardziej. No i widzicie, wciskam W na siłę, tylko że ten ciągnik jedzie z taką prędkością, jaką jemu się podoba, a nie z taką, jaką my byśmy chcieli. Ja nie mogę. Ta orka to jest przerażająca. Przerażająca jest ta orka. A takim agregatem, talerzówką, jakbyśmy sobie wjechali, to już byśmy mieli najprawdopodobniej to pole zrobione. I to tak serio, no chyba sami wiecie, że coś takiego jest w tym lesie, że czy to zaoracie, czy tego nie zaoracie, to i tak wielkiej różnicy wam nie zrobi. Oho! I cyk! Widzicie, wystarczyło tylko podnieść i opuścić. No ale to wiecie, to jest doświadczenie w zawodzie. Myślicie, że ja gram pierwszy raz w tego FPS-a? No ja jestem doświadczonym graczem, pro-playerem jestem w farmingu. No ogólnie na jakieś zawody można było mnie nawet wystawiać, jeżeli chodzi o farminga. Jestem tak doświadczony w tą grę. Kto się nie zgadza, ten niech zostawi łapkę w górę, bo mi się zdaje, że dużo osób może się z tym nie zgodzić. Dobra, zróbmy sobie te poprzeczniaki. No puk powinien być bardziej jeszcze pod tamtym kątem zrobiony. To by moim zdaniem jeszcze lepiej to wyglądało. No i zajebista sprawa, że tu jest tak jak drzewo. Nie, dojechaliśmy do końca, także to drzewo nam w niczym jednak nie przeszkadza. No i tutaj sobie zrobimy, tu jeszcze tak czy siak ze dwa przejazdy trzeba będzie dołożyć do tego, żeby to działało tak jak powinno wyglądać i działać. No to jak mówiłem, dwa przejazdy około. Tak jak Polak miała być jedna runda, tak u nas mają być jeszcze dwa przejazdy. Nie wiem, czy słyszeliście ten hicior. Przed Fame MMMMMMMM2. Kto oglądał, też niech zostawi łapkę w górę. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, jak wrażenia
po właśnie Fame MMA 2, bo u mnie wrażenia takie jak najbardziej pozytywne, bo no lepiej to wyglądało organizacyjnie i pod względem walk, niż na przykład to było w wersji pierwszej Fame MMA. No a trójka będzie już niedługo, już po prostu w lutym, no ale wcześniej KSW, gdzie będzie walczył Mamed Khalidow, a KSW to już wiecie, taka federacja, jak stąd do tamtąd, kurczę, taka profesjonalna. W tym błocie ja nie wiem, jak ja to zrobię, najprawdopodobniej sobie to zostawimy na bronowanie, bo albo na agregatowanie, bo do tego nie zrobimy, tej sieczki trochę faktycznie zostało, żeby to zrobić, ale no nie będziemy sobie pozwalali na coś takiego, bo tam to nie wyjdzie. I cyk, pod górkę jedziemy sobie, lecimy, nie śpimy tutaj, o tak o. Te pola też zostały dwa ze sobą złączone w wersji V3 mapy. A wersja V3 mapy ogólnie jest dostępna tylko i wyłącznie dla top donatorów 8, a jeżeli chcecie zgarnąć tą mapę, to musicie być w top 8, a 8 osoba ma teraz 24 zł, tak za 25 zł można mieć wersję V3 mapy, której nie będzie miał prawie nikt oprócz was. No i jeszcze oczywiście sponsorzy dostaną mapę, ale to sponsorów, nikt nie jest sponsorem na kanale, także macie takie coś opcje jak sponsorowanie. I no, jak to se klikniecie, to kosztuje tylko 15 zł miesięcznie. Jeżeli chcecie, to możecie sobie wykupić. I sponsorzy będą dostawali wszystkie mody, wszystko sponsorzy będą po prostu dostawali. Nie widzę sensu, w sumie źle pojechałem. Mogłem sobie pojechać tam samo i tamtą drogą i byśmy lepiej na tym wyszli, bo w sumie tam bym jechał cały czas asfaltówką i byśmy mieli ze zgórki. A tak czy siak do tamtego pola musimy dojechać drogami polnymi, bo to pole jest za kukurydzą. I tego pola na pewno wam nie pokażę, jak robię to właśnie na odcinku, no bo jak sami widzicie... Zanim ja to zrobię, to minie po prostu pół miesiąca chyba. Fajnie tak przyjemnie sobie tak poorać, tak w ogóle ciekawe, czy każdemu tak się nudzi orka jak mi. No na przykład ja nie lubię takiej pracy jak orka w farmingu, bo mnie to denerwuje. No wiadomo, to można pokazać na odcinku, nawet trzeba, no jeżeli się chce grać jakoś tak mniej więcej realnie. No ale naprawdę, kogo irytuje ta orka, to też możecie napisać w komentarzu, bo... No chyba lepiej jest po prostu wjechać sobie agregatem 4-metrowym, zrobić to pole szybko, wydajnie i... No i teraz zresztą wiele osób też i odchodzi chyba od orki, prawda? W prawdziwym życiu, nie wiem, wy tam macie gospodarstwa swoje, to napiszcie mi, jak to wygląda w prawdziwym życiu. Bo ja mam wrażenia takie, że no... Nawet jak tutaj mam pole po prawej swojej stronie, bo tam jest okno, no to widzę, że... Orane to tutaj mega dawno chyba było. Teraz jest zasiane jakieś coś na poplon, no to jeżeli jest poplon, no to faktycznie... Poplon trzeba przeorać. Dobra, wysiądźmy sobie z traktorka, ze względu na to, że te beleczki sobie tutaj leżą, te beleczki sobie wywalimy do sąsiada, bo one chyba od sąsiada nawet przyleciały nam tutaj. A, to drugie na łąkę. Tak, ja rzucam normalnie jak, nie wiem kto jakoś dobrze rzuca, jak jakiś znany, nie wiem, sportowiec, wyczynowiec, czy inne trudne słowa. I pytanie, jak się obkręca ten pług? Sprawdźmy to. Obróć pług! Aha, bo to się na B wszystko robi. Spoko, jeżeli na B. Nawet są takie dźwięki tego obracania, także fajny naprawdę nabytek sobie kupiłem. Widzicie? I teraz mogę sobie zrobić taki myk, że sobie zawracam w tym miejscu. Nie muszę jechać na tamten kawałeczek pola. Chociaż tak raczej, jak na moje oko, to byśmy szybciej dojechali na tamtą stronę, niż po prostu ten pług się obracał. No niestety takie są fakty, no ale... Mówi się trudno, żyje się dalej. Macie też już piątek, weekendu, początek, także najprawdopodobniej tak na 99% jakieś fajne, pojebawsze relacje będą na Instagramie. Także jak tak mówiłem, kto jeszcze nie obserwuje na Insta, niech po prostu zmieni swoje nędzne, podkreślam, życie, jeżeli nie macie Instagrama. No fajne, przyjazne, możecie sobie dupeczki pooglądać na Instagramie, możecie zaobserwować swoich idoli i inne rzeczy możecie też porobić sobie na tym Instagramie. Instagram naprawdę fajna rzecz, polecam Heros TV i niech Instagram teraz mi wyśle 100 tysięcy złotych na konto bankowe za reklamowanie ich strony internetowej.
My sobie chyba dojedziemy do końca, no więcej na pewno wam nie będę pokazywał, bo nie ma na to czasu, teraz też. Chwila prawdy, jak ten ciągnik sobie będzie radził pod taką górkę troszeczkę większą? No jedzie praktycznie z jednostajną prędkością cały czas, także nie widzę tu jakichś problemów, że za mały ciągnik kupiłem do tej piątki. Będzie good good, będzie zajebisty i będzie przynajmniej pięknie wyglądał na moim gospodarstwie. W końcu jeszcze koguta ma, także z tym kogutem może sobie nawet wrócę do domu po dzisiejszym graniu na tym oto polu. No i co, my sobie już dojechaliśmy do końca, ja już się z wami będę żegnał, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie, że wszystkie social media macie w opisie, no i zostawcie dużo łapek, dużo wyświetleń. No i co, i lecimy po 27 tysięcy subów, bo cel jest 30 tysięcy do końca roku, także na razie.